Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zjednoczenie w Olsztynie uprzejmie zawiadamia wszystkich członków mieszkających w budynkach przy ulicy Kusocińskiego nr 4, 5, 6, 8, 10 i 12 oraz przy ulicy Żeromskiego 25, 27 i 29, że w związku z rozpoczęciem prac adaptacyjnych budynku byłej kotłowni od dnia 20 września bieżącego roku kontenery na nieczystości stałe postawione będą przy budynku stacji transformatorowej stojącej między budynkami ulicy Żeromskiego 29 i Kusocińskiego 10. Prosimy o uwagę. Przestrzegamy przed wyłudzeniem pieniędzy. Na terenie Wolsztyna pojawił się mężczyzna, który podaje się za pracownika firmy Gaston z Leszna i oferuje zainstalowanie zabezpieczeń gazowych, na które pobiera zaliczkę w wysokości kilkudziesięciu złotych. W zamian zostawia druczek firmowy z fikcyjnymi pieczątkami.